Cześć, witam. Czy macie na swoich półkach reprinty? Bo ja mam. Reprinty, czyli ponowne wydania, przedruki książek, które ukazały się wiele lat temu, a teraz ponownie je wydaje się w niezmienionym stanie. Chciałabym pokazać Wam cztery przykłady reprintów, które posiadam w swojej bibliotece. To jest reprint książki z roku 1769. Książka ta, a właściwie książeczka, ma następujący tytuł. Wiadomość ciekawa, każdemu wielce pożyteczna, o skutkach i mocy zbóż wszelkich jarzyn i ziół różnych, tak ogrodowych, jako i polnych. Jakie skutki i pożytki przynoszą człowiekowi w różnych okolicznościach, osobliwie na poratowanie zdrowia służąca. Z poważnych autorów, dla wygody ludzkiej krótko zebrana, z przydatkiem na końcu niektórych ciekawości do druku podana roku pańskiego 1769 w Łowiczu, w drukarni księcia prymasa arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Została ta książeczka wydana. Nie tylko treść jest identyczna, ale identyczne są strony. Dla mnie jest ona cenna ze wszelkich powodów. Przede wszystkim z powodu językowego. Tutaj jest język staropolski, czcionka staropolska, a także z moim ulubioną lekturą jest, jak to te zioła i te zboża wtedy w XVIII wieku i wcześniej wykorzystywano. Na przykład dla wielbicieli lawendy jest taka rada, że lawenda mózg z zimnych wilgoci wystudza. Kładąc lawendę w łuk z szałwią i z majeranem, a tym głowę przemywając, pozbywamy się zimnych wilgoci. I druga rada dla tych, którzy chcą wytępić liszki ze swojej kapusty. Na liszki w kapuście kaczek młodych napuścić, wyjedzą je i mnożyć się nie będą. Bardzo prosta rada, już chyba kiedyś to cytowałam, że jeżeli liszki zaatakują waszą kapustę, to kupcie z 120 młodych kaczek i wtedy na pewno liszek już nie będzie. Teraz druga książka, drugi reprint z roku 1913. Tak właśnie wygląda, a zatytułowany jest Ziemia Polska w pieśni, antologia, Jan Lorentowicz. Jest to zbiór wierszy napisanych przez 102 autorów, wierszy opisujących piękno polskiej ziemi ze wstępem Jana Lorentowicza. 102 autorów z różnych epok, począwszy od zarania polskiej literatury, a skończywszy na 1913 rok, czyli na Młodej Polsce. Oraz są tu przewspaniałe ryciny ilustrujące tęże ziemię. Układ książki jest następujący. Cztery pory roku, a więc wiosna, lato, jesień, zima oraz wszystkie części Polski, góry, doliny, lasy. Wszystko jest tutaj opisane. Język i układ czcionki jest taki sam jak w roku 1913. Wszystko jest takie samo. Ciekawostką jest fakt, że książka ta wtedy i teraz została wydana przez Towarzystwo Geologiczne Polskie, no, które jak widać zajmuje się również literaturą. A teraz książeczka z roku 1930. Jest to zbiór wierszy Juliana Przybosia zatytułowany Z ponad. Ten zbiór został wydany w Cieszynie, jak już powiedziałam, w 1930 roku. I tak oto w posłowiu autorzy piszą o tym wydaniu. Reprint pierwodruku z marca 1930 roku, zawierający utwory Juliana Przybosia. Koszty wydania pokrył autor, wówczas profesor gimnazjum w Cieszynie. Za 400 egzemplarzy zapłacił 1978 zł, a cena sprzedaży jednego egzemplarza wynosiła 6 zł. Ciekawostką tego wydania jest fakt, iż graficznie i topograficznie przygotował tę książkę do wydania Władysław Strzemiński, nowatorski ówcześnie polski malarz, a Przybosi Strzemiński
założyli stowarzyszenie AR, czyli artystów rewolucjonistycznych, rewolucyjnych grupy, do której należeli malarze Katarzyna Kobro, Henryk Starzewski, Władysław Strzemiński oraz poeci Julian Przybłoś i Jan Brzękowski. Projekt wydania wierszy Przybosia w druku funkcjonalnym, służebny wobec tekstu, wyszedł od Strzemińskiego, który pracował nad graficzną realizacją projektu od września do stycznia 2030 roku. A grupa AR do tego tomiku dołączyła swój manifest, w którym czytamy: łączy współpracę plastyki i poezji, stawia zagadnienia nowej sztuki w jej całej rozciągłości zamiast dotychczasowego nowatorstwa w jednej jakiekolwiek dziedzinie sztuki i jednoczesnej kompromisowości i ignorancji w drugiej, skutkiem czego obraz dnia dzisiejszego wypadł ciasny i fałszywy. To wydanie się bardzo Przybosiowi na początku podobało, ale z biegiem czasu uznał, że udział Strzemińskiego zaszkodził, zaciemniając często jego wiersze i irytując czytelników. Moim zdaniem jest to jeden z najpiękniej wydanych zbiorów poezji Przybosia. Ja osobiście jestem nim zachwycona. To jest taki typografia, no jak mówię, graficzna, w której współbrzmi słowo i obraz. Z niecierpliwością czekam na film Andrzeja Wajdy pod tytułem Powidoki, w którym w rolę Władysława Strzemińskiego wcielił się Bogusław Linda. Uważam, że jeszcze raz powtarzam, jeden z najpiękniej wydanych tomów poezji Przybosia i w ogóle poezji. W ogóle. A teraz reprint książki, od której zaczęłam moją współpracę czy prowadzenie mojego kanału, to jest oczywiście elementarz Mariana Falskiego, który ma już wiele lat, bo w momencie I wojny światowej on już był gotowy do druku. To jest reprint z roku 1971. Taki elementarz był moim podręcznikiem w klasie pierwszej, a więc podchodzę do niego z ogromnym sentymentem, ale uważam też, że jako dzieło, jako książka jest on naprawdę, naprawdę przepiękny. To są przykłady reprintów z mojej półki. Czy wy macie? Dlaczego kupujecie reprinty? I czy na rynku wydawniczym są one potrzebne? Dziękuję, do zobaczenia.